Witam ponownie, Adrian Stankowski. To jest polityczne podsumowanie tygodnia na antenie telewizji Republika. Są z nami pani była posłanka Małgorzata Prokop-Paczkowska z Nowej Lewicy. Witam ponownie panią poseł, pan poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska, kłaniam się, i pan poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość. Szanowni państwo, no, ubiegły tydzień to jest tydzień strajku generalnego rolników. Te strajki zresztą są nie tylko w Polsce. Można powiedzieć, że łatwiej wymienić kraje Unii Europejskiej, w których nie ma protestów, niż te, które są, bo protesty są w całej Unii. Tam postulaty są głównie dwa. Odejście od tak zwanego Zielonego Ładu, z którego 1/10 bezpośrednio dotyczy rolnictwa. Reszta to jest produkcja przemysłowa, na przykład produkcja nawozów sztucznych, czy środków ochrony roślin. Przez te narzuty zielone coraz droższa i nieuczciwa konkurencja ze strony Ukrainy, ale też Ameryki Południowej, bo to jest drugi koniec tego problemu. Pani Małgorzata Prokop-Paczkowska, jak pani widzi możliwość dojścia do porozumienia z rolnikami, bo widzimy takie trochę ustępstwa, kwestia ugorowania została odsunięta w czasie, wcale nie zarzucona, czy też obniżenie ochrony, znaczy stosowania środków ochrony roślin, ale tak naprawdę to sedno tkwi w tym Zielonym Ładzie, w tym, że Komisja Europejska nie dość, że tkwi przy tym Fit for 55, to jeszcze narzuca obniżenie emisji już nie o 55%, tylko o 90%, a to dobrze się nie skończy. Jakie jest pani stanowisko? Sedno sprawy tkwi w tym, że mamy od lat już ogromny kryzys klimatyczny. Jako mieszkańcy ziemi niszczyliśmy i eksploatowaliśmy tą naszą ziemię ponad miarę przez wiele setki lat. Wreszcie przychodzi opamiętanie, wreszcie badania pokazały nam, że nasze zachowanie, nasza gospodarka źle wpływa na klimat i szkodzi, zanieczyszczenia przede wszystkim szkodzą naszym zdrowiu. No i w związku z tym co? Trzeba na przykład zakazać hodowli zwierząt. Proszę mi dać skończyć. Trzeba szukać rozwiązań, które to zahamują, i to Europa chce robić. To jakich rozwiązań? Ale COVID, który ogarnął cały świat, epidemia, pandemia, do tego wojna na Ukrainie, do tego sprawa pomocy, musimy pomagać temu krajowi, a wiemy, że to jest kraj rolniczy, w którym oczywiście niestety główne korzyści, gro korzyści z rolnictwa czerpią oligarchowie, bo no niestety tam ta patologia jest i dotknęła Ukrainę. Dlatego tak trudno to rozwiązać, bo z jednej strony pomoc Ukrainie, z drugiej rolnicy w całej Unii Europejskiej są sfrustrowani. A nie ma pani poczucia, że ta Unia Europejska, która miała nam pomagać rozwiązywać problemy, no właśnie staje się generatorem tych problemów, bo gdyby nie regulacje unijne, to rolnicy by się dobrze mieli. Ale regulacje unijne muszą być. Musimy wspólnie walczyć o nasze zdrowie, o nasze dobro i musimy sobie narzucać pewne rygory. W obliczu tych dwóch katastrof, które się w ostatnich latach wydarzyły, na pewno trzeba przemyśleć te dążenia, które zostały zapisane, pod którymi się zresztą Prawo i Sprawiedliwość podpisało jako rząd, ale teraz sytuacja wymaga przemyślenia, zrobienia pewnie jakichś kroków wstecz, abyśmy zadowolili rolników, żeby oni, ich produkcja była opłacalna, żeby oni, ich gospodarka nie upadła, ale żebyśmy jednak mogli tej Ukrainie pomóc.
Pan poseł Mariusz Gosek, jak patrzy na sposób rozwiązywania tego problemu przez polskie władze, bo tu mieliśmy podróżującego ministra Kołodziejczaka, który tam wagony sprawdzał, zamiast korzystać z narzędzi, które ma w ministerstwie, nie musi nigdzie jechać. Z drugiej strony pan minister Ciekiejewski mówi, że no malin to mamy tyle, że nam starczy i w ogóle rozumiem, że producenci malin mogą mieć wolne przez najbliższy rok. Że pan minister Kołodziejczak powinien korzystać ze swojego uprawnień jako sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi i prosić stosowne służby o takie sprawdzenia, bo to wygląda no, niepoważnie, gdy osoba, która jest w randze sekretarza stanu, zagląda gdzieś tam i sprawdza papiery, dokumenty, bo do tego są powołane służby. Ja rozumiałem pana Kołodziejczaka, czy inaczej, nie rozumiałem może formy, w jakiej on to wyrażał, jeżeli chodzi jeszcze o czasy agrounii, a dzisiaj też kompletnie jest to tylko robione po to, żeby jakiś PR na tym budować, zamiast korzystać z uprawnień narzędzi. Natomiast przechodząc do clou szanownego pana redaktora pytania, no ja uważam, że ta polityka energetyczno-klimatyczna i przypomnijmy, że to był rok 10-11, gdy to się wykuwało, no była szaleńcza od początku. My jako wtedy jeszcze Solidarna Polska, ja byłem asystentem w Parlamencie Europejskim w Brukseli, stworzyliśmy w ramach Europejskiej Inicjatywy Obywatelskiej taki program, którego skutkiem miało być zebranie miliona podpisów w 7 krajach członkowskich Unii Europejskiej, żeby powstrzymać tą szaleńczą politykę klimatyczną, która forsowana wtedy była przez kraje dominujące, oczywiście też Niemcy, bo do tej pory tak jest, Niemcy i Francja, wtedy komisarzem do spraw rolnictwa, bo to jest bardzo istotne, jest mocno atakowany pan komisarz Wojciechowski, ale wtedy komisarzem rolnictwa na początku, gdy to było wdrażane, pan Wojciechowski był europosłem, a komisarzem rolnictwa był pan Ciolos. Warto te szczegóły wszystkie znać. I wtedy stworzony został opracowany specjalny raport, że wiadomo było, o co będzie chodziło, że rolnictwo będzie upadało tak naprawdę, będą zarabiali na tym, zarabiała będzie na tym finansjera. Dla przykładu Polska, żeby utrzymać gospodarkę na obecnym poziomie, musi kupować certyfikaty do uprawnień CO2 na giełdzie w Lipsku. No zarabia finansjera niemiecka, a 10-15 hektarowe te małe i średnie gospodarstwa rolne zwyczajnie upadają. No, tworzą się tylko już te duże przedsiębiorcze takie biznesy, gdzie tak naprawdę i one będą zaorane. I na koniec, panie redaktorze, tak naprawdę trzeba mieć talent, żeby wyprowadzić rolników niemieckich na ulicę, gdzie oni byli niewspółmiernie, niesprawiedliwie polski rolnik w stosunku do niemieckiego traktowany, bo ten WPR, wspólna polityka rolna, polegała na tym, że tak regulowali te dopłaty, że polski rolnik, pomimo że byliśmy nowym krajem członkowskim Unii Europejskiej, miał 2 razy mniejsze dopłaty niż rolnicy niemieccy. Ale oni są tak zdolni w tym Berlinie i Brukseli i Paryżu, że potrafili nawet niemieckiego i francuskiego rolnika na ulicę wyprowadzić. Pan poseł Kazimierz Smoliński, to jakie jest pole do kompromisu? Bo słyszymy, no komisja dociska pedał gazu do spodu już. Redukcja o 90%, nie o 55%, o 90% gazów cieplarnianych. Jednocześnie uznaje się, że krowy no to są takim samym emitentem gazów cieplarnianych jak fabryka gwoździ. No i stąd się robi problem. To gdzie tu jest pole do kompromisu? No jest problem, dlatego że z jednej strony mamy religię ekologiczną, gdzie nie docierają żadne argumenty, a z drugiej strony no, nauka, która wyraźnie pokazuje, że człowiek ma niewielki wpływ w skali Ziemi na emisję gazów cieplarnianych. No to jest kilkanaście, no tam do 20% w ogóle całej emisji, i z czego Europa z kolei chyba tam ma kilkanaście do 20% wpływ na cały świat. Więc taka redukcja u nas 55 to już jest bardzo dużo i bardzo niebezpieczne dla polskiej gospodarki, polskiego rolnictwa. A 90 to jest zabójcze dla gospodarki europejskiej. I europejska gospodarka przestaje być konkurencyjna w świecie właśnie przez to, że my przez tą religię ekologiczną chcemy za wszelką cenę radykalnie obniżać właśnie emisję tych gazów cieplarnianych, a świat ma to w głębokim poważaniu. Wielkie gospodarki amerykańska, rosyjska, chińska, indyjska, brazylijska, no w ogóle na to nie zwracają uwagi. I dlatego z Europy właśnie przenosimy część trudnej, że tak powiem, tej ciężkiej produkcji do tych krajów, gdzie tam się zwiększa produkcja i efekt jest odwrotny. Owszem, w Europie obniżamy, ale na świecie zwiększamy, bo przenosimy to do krajów gorszych, gdzie produkcja tych
artykułu właśnie, gdzie ta emisja jest większa, tam jest, się zwiększa, bo tam jest, nie ma tych standardów europejskich. I tu Europa kompletnie się zapętliła w tym wszystkim. I teraz tu wracając do tego, co pani poseł mówiła. Właśnie to zboże, którego nadwyżkę mamy na Ukrainie, ono ma trafiać do Afryki, gdzie dzieci głodują, a nie do Europy, gdzie mamy własną nadwyżkę. Polska ma nadwyżkę zboża, nadwyżkę kukurydzy i nie ma czy rzepaku i nie ma potrzeby do Polski tego sprowadzania, ale jeżeli sprowadzamy i to zrobili brukselscy urzędnicy, bo oni otworzyli granice, to nie komisarz Wojciechowski otwiera granice, tylko inny komisarz za to jest odpowiedzialny i to zboże zamiast trafiać na rynki właśnie azjatyckie, czy arabskie, afrykańskie, no trafia do Europy. Jak ono zaczyna trafiać do Europy Zachodniej, bo na razie do nas trafiało, no to tam też zaczyna być bunt. I to nie jest rozwiązanie właśnie, że my pomagamy Ukraińcom, bo to trzeba robić, ale nie kosztem naszej gospodarki, bo jak będziemy słabi, to będziemy mogli mniej pomagać. Więc my musimy co się gorsza, podać. Tam się pojawiło również zboże i produkty rolne z Rosji, już nie tylko z Ukrainy, ale no tak, no niestety Rosja bardzo sprytnie obchodzi te wszystkie sankcje. Kraje BRICS-u tutaj nadal współpracują bardzo mocno gospodarczo z Rosją i ją wzmacniają. I te sankcje, które Europa, Ameryka wprowadza, no okazują się jednak mało skuteczne. Na szczęście z krajów BRICS-u Indie przynajmniej wojskowo współpracują ze Stanami Zjednoczonymi, bo gdyby jeszcze przeszły na stronę Rosji i Chin, to sytuacja na świecie by się stała bardzo groźna, a tak to mamy ten układ militarny 2-2, no ale to jest osobny, że tak powiem, segment, nie będziemy go tutaj rozwijać. Ale także chciałbym bardzo za to, ale nie kosztem naszej czy europejskiej gospodarki i rolnictwa. Chciałbym bardzo za to rozwinąć temat zmian w podstawie edukacyjnej. Nowa pani minister Nowacka odchudza, przynajmniej tak chcę, tutaj mam na stole projekty odchudzania podstawy programowej. No i prawdę powiedziawszy, trochę grozą wieje, bo jeśli chodzi o język polski, to wykreślono pana Tadeusza, Katarynkę Bolesława Prusa, powrót taty nawet Adama Mickiewicza, wiersze Miłosza Różewicza. Długo by tu wymieniać, jeśli chodzi o naukę historii, to uczeń nie dowie się o zwycięstwie grunwaldzkim, o przeorze Jasnej Góry Augustynie Kordeckim, o Stefanie Czarneckim, o księstwie warszawskim, czy Witoldzie Pileckiej. No, ja Danucie Siedzikównie to już nie mówię, bo to przecież ten pani poseł, to jakich my Polaków wychowamy, jak na przykład wykreślimy pana Tadeusza z listy lektur? Pan Tadeusz na pewno nie będzie wykreślony z listy No to lektur. Dlaczego jest tak? To jest nasza epopeja narodowa. Ale wszyscy, którzy rozmawiamy z młodzieżą, rozmawiamy z dziećmi, którzy obserwujemy współczesny świat, musimy rozumieć, że dzieci nie mogą uczyć się tylko tego, co było. Dzieci muszą uczyć się przede wszystkim, jak radzić sobie w obecnym świecie, w ich czasie. To jak nie przeczytają pana Tadeusza, to będą sobie lepiej radzić. Mamy psychologiczne dzieci i młodzieży. Mamy ogromną liczbę samobójstw, prób samobójczych. To są wyzwania współczesności, a nie jakiś ksiądz Kordecki w Częstochowie. To jest po prostu naprawdę drugorzędna sprawa. Ja osobiście bardzo interesuję się historią i lubię, ale nie wszyscy muszą aż w takim stopniu tą historię znać, kiedy była jaka bitwa, kiedy który król wywołał jaką wojnę, taką czy inną. Są bardzo ważne rzeczy. Edukacja zdrowotna, absolutnie położona w Polsce. Edukacja seksualna, która wreszcie może będzie mogła w polskiej szkole zagościć. Przecież takie bzdury... To rozumiem zamiast pana Tadeusza. Jak o tabletce dzień po, że to jest jakaś tabletka poronna, no to właśnie na lekcjach należy dzieciom i młodzieży wyjaśnić, jak takie tabletki działają. Zamiast pana Tadeusza, to jest, mamy lekcje o tabletce, PO, czy... Podstawy ekonomii, to są ogromnie ważne rzeczy. Historia też, język ojczysty też, ale wszystko musi znaleźć się na swoim miejscu, bo nacjonalistów naprawdę wychowywać nie powinniśmy.
To jak się rozumiem, pani stanowisko, pani poseł, jak ktoś przeczyta pana Tadeusza, to jest nacjonalistą. Pan poseł... Absolutnie nie. Tutaj patriotyzm od nacjonalizmu należy odróżnić, ale to, co działo się za Prawa i Sprawiedliwości, uczenie tylko jakby martyrologii polskiej, to był absolutny błąd, nie wspominając o tak zwanym hicie, czyli o historii teraźniejszości, gdzie były skandaliczne treści obrażające dzieci z in vitro, obrażające ich rodziców. Wie pani, proszę uważać, bo pan profesor Roszkowski wygrał proces i ciężkie pieniądze ten przegrany skończyć. Będzie musiał płacić za to. Pan poseł Mariusz Gosek, bo no nie dowiemy się, o Westerplatte się nie dowiedzą uczniowie, o bitwie nad Mokrą i Wiznią, bitwę nad Bzurą, o obronie Warszawy, o obronie Grodna na przykład. I o bitwie pod Kockiem. Jeśli chodzi o pani poseł już się wypowiedziała, pan poseł Mariusz Gosek teraz. Panie redaktorze, nie dowiedzą się też o żołnierzach wyklętych chociażby i tak. Z tym słynnym przesłaniem, naszym mottem też narodowym, zakopani w bezimiennych dołach pamięci, nie wiedzieli, że byli ziarnem. I to ziarno pani poseł wyda, ponowny plon, bo po waszych rządach, mówię po rządach lewicowo-liberalnych, przyjdzie słońce, po nocy przyjdzie dzień. I ta mroczna rzeczywistość, która teraz ma miejsce, gdzie my, rządzący, odmawiają dzieciom dostępu do lektur, bo tak to trzeba wprost nazwać, jak chociażby do epopei pana Tadeusza, na której wychowywali się moi rodzice, dziadkowie, ja się wychowywałem, to jest rzeczą niesłychaną, że nagle będziecie próbowali z kanonu polskich lektur te dla nas niezwykle istotne, ważne i te kształtujące naszą tożsamość, osobowość lektury wybierać. Ja dobrze uczyłem się też z historii, jestem olimpijczykiem, ale dziecko uczy się przez naśladownictwo. Pani poseł, to Janusz Korczak powiedział, dziecko myśli sercem, dorośli rozumem. I proszę sobie wziąć te słowa do serca, bo dziecko uczy się poprzez to, jakie wzorce my dorośli im dajemy. Jakie wzorce teraz wydajecie? Tabletka dla 15-letnich dziewczynek, gdzie zamiast właśnie tego, żeby edukować o naszych wielkich patriotach, zamiast edukować o tym, jak wyglądała również i ta tragiczna martyrologia narodu polskiego, zamiast mówić o tych właśnie królach, którzy panią nie wiem dlaczego ubierają, to była piękna historia, tragiczna, tak, tragiczna w wielu miejscach i w wielu obszarach, ale o tym trzeba mówić, bez względu na to, jak bardzo będziecie chcieli, żeby dzieci nie poznawały tej historycznej prawdy w szkołach. Ja głęboko ufam, jestem przekonany, że naprawdę wyjdzie jeszcze słońce i wrócą do rządu patrioci, bo pani używa słowa nacjonaliści, nie, konserwatyści to także część naszego społeczeństwa, tak jak pani ma swoje poglądy lewicowe czy lewicowo-liberalne, tak ja mam prawo mieć i Polacy również prawo do swoich poglądów konserwatywnych i tych, które właśnie kreują przemyślenia o tych bohaterach, bo naprawdę historia o nich nie może zapomnieć i jak bardzo nawet będziecie tego chcieli, to się nie stanie. Pan poseł Kazimierz Smoliński, bo tutaj no program jak w PRL-u ta szkoła, na przykład o Katyniu nie, dzieci się nie będą mogły dowiedzieć, to ja pamiętam dokładnie swoje lekcje historii. Ten temat był omijany skrzętnie, szerokim łukiem, ale też o Palmirach, o kaźni profesorów lwowskich, o dzieciach za mojszczyzny nie będzie wolno, wolno uczyć. No naprawdę, powiem szczerze, do czego to zmierza? No rzeczywiście te założenia są moim zdaniem druzgocące dla naszej przyszłej edukacji młodzieży. To nie tylko w tym wymiarze historycznym, ale także z różnych przedmiotów ścisłych. No mamy tutaj... Przepraszam, wejdę w słowo, bo tu mi wpadło jeszcze w oko. O Zawiszy Czarnym też się nie dowiedzą dzieci i o Grunwaldzie, o bitwie pod Grunwaldem też nie. No właśnie, czy Karski, Żegota, czy Sendlerowa, no to są dowody na nacjonalizm, o którym pani poseł tak mówi, no absolutnie, czy tutaj nasza pomorska zbrodnia, tak, no to są rzeczy niesłychane. Ja chciałbym przypomnieć, czy powiedzieć państwu jedną rzecz. My takie mamy poczucie, że nasze dzieci są mocno obciążone w szkole. To ostatnio były badania OECD w zakresie ilości godzin obowiązkowych zajęć w kształceniu ogólnym.
w szkołach podstawowych w Europie czy w całym OECD. Tutaj są małe różnice, bo niektóre kraje mają 8-klasowy system, niektóre 9-klasowy, ale przypomnę, że średnia europejska to jest prawie 7000, średnia europejska 7200 godzin spędzone przez dzieci w systemie tego podstawowego kształcenia, a w Polsce jest 5300. Więc mamy problem, że albo zmniejszamy podstawę programową, żeby dzieci nie były obciążone, albo też powinniśmy zwiększyć ilość godzin, które dzieci spędzają w szkole. Bo jeżeli chodzi o ilość godzin, które pracują w domu, w pracach domowych, to jesteśmy tu na poziomie europejskim. To jest chyba około 1,5 godziny dzieci spędzają średnio w całej Europie, w Polsce tyle samo. Jeżeli chcemy odchudzać podstawę programową, to może odchudźmy ją o starożytność, tak, o te sprawy, które no, rzeczywiście mogą mieć mniejszy wpływ na bieżącą wiedzę i kształcenie, a nie z tej historii najnowszej, która jest podstawą kształcenia każdego narodu i tożsamości narodowej. No, bez wiedzy z tego okresu, czy międzywojennego, czy polskich królów, czy teraz II wojny światowej, czy okresu powojennego, no nie da się kształcić narodu, który będzie miał poczucie swojej wyższości, czy też może nie wyższości, tak, ale równości, bo my mamy właśnie takie poczucie, że my jesteśmy gorsi. To jest podstawa gorsi. Problemów, jeśli jakiś ja mówię o równości, przepraszam, żeby nie było wyższości. Wątpliwości, o równości, żebyśmy nie czuli się gorsi od innych, że nasza demokracja to ma tam 70 lat, tak, kiedy mamy 550 lat parlamentaryzmu europejskiego i o tym powinniśmy się chwalić, a nie, że ktoś nam mówi, że nasza demokracja to jest no, krótka, a demokracja niemiecka czy inna to jest długa. No, na to nie możemy się zgodzić. Ja bym się tutaj polemicznie odniósł do tej godzin spędzanych w szkole. Do kwestii tej starożytności, bo ja bardzo jestem wdzięczny mojej pani profesor z liceum, pani profesor Luftowa, kazała nam czytać mity greckie i to bardzo dokładnie, ale także Biblię, bo bez tego, niezależnie od tego, czy ktoś jest religijny czy niereligijny, to żeby rozumieć literaturę współczesną, to po prostu trzeba to znać. Ale tutaj jeszcze jest jeden kontrowersyjny, jak się okazuje, problem, czyli prac domowych. Jak te lektury będą możliwe, skoro no lekturę się w domu czyta, a nie w szkole? Pani poseł Prokop-Paczkowska, jeszcze jest jeden problem, bo na przykład jak uczyć muzyków, nie zadając prac domowych? Jak pani uważa? Proszę państwa, odnosicie się panowie do ogólnego stwierdzenia brak prac domowych. Chodzi o brak pewnych prac domowych. Na razie mowa jest o niezadawaniu prac domowych pisemnych dzieciom w szkole podstawowej, które są bardzo przeciążone. Myśli się o likwidacji pisemnych prac domowych w szkole średniej, ale zwróćcie uwagę na coś takiego jak sztuczna inteligencja, na wszechobecność internetu i jak te prace domowe są pisane. Młodzież jest tak biegła właśnie w internecie, że te prace domowe nie są w większości pisane Korzystają pani, z internetu. Proszę, nie wiem, czy pani wie, że nie ma obowiązku zadawania prac, więc nie można zakazywać, nie ma obowiązku. Młodzieży. A ten czas właśnie domowy może być poświęcony na czytanie, na uczenie muzyki, na zapamiętanie wiersza. Absolutnie nie chodzi tutaj o likwidację. No ale kształcenie małego muzyka polega na tym, że on codziennie to, w domu gra. Było zbyt przeciążające dla dzieci i młodzieży. Pan poseł, oni pracowali więcej niż my dorośli. Pan poseł Mariusz Gosek. Przychodzili do domu i jeszcze angażowali rodziców. Pan poseł Mariusz Gosek, bo musimy przyspieszać, bo ja do tych muzyków chciałem, no przepraszam, kształcenie muzyka polega na tym, że on w pierwszych latach swojej edukacji gra minimum godzinę w domu. No tak, to jest jak światem, no. I tak jest z muzykami, tak było od dawna, no nie da się inaczej. I tak będzie dalej. Muzyków, no ale
pani poseł, bo pani mówi tak, ja się zgadzam, tak, 2023 rok był, jeżeli suicydologia o tym stanowi, czyli nauka o samobójstwach, był rekordowy, jeżeli chodzi o samobójstwa i o próby samobójcze wśród dzieci, ale właśnie wyprowadzicie do takiej oto sytuacji, że te dzieci będą wracały do domu, jeżeli one nie mają postawionych granic, nie, jeżeli nie ma systemu nagród i kar. W dobrym słowa tego znaczeniu, to o czym pedagogika mówi, to te dzieci będą wchodziły w komputer, będą wchodziły w internet, one nie będą zaglądały do tych lektur właśnie, jeżeli tego robić nie będą musiały, no przecież to jest oczywiste. Ja uważam, że to ta polityka, przymus nie jest najlepszym sposobem wychowawczym. Bo pan poseł Kazimierz-Smoliński słusznie zauważył, prace domowe nie są obowiązkowe, więc nie da się zakazać czegoś, co nie jest obowiązkowe. Pani poseł, teraz pan poseł Gosek ma głos. Chodzi tylko o to, już kończąc, żeby naprawdę te dzieci miały też takie bariery, żeby wróciły do domu i żeby tata, rodzic, mama mógł powiedzieć: synu, córko, proszę przeczytaj, na której stronie jesteś. Naprawdę nie możemy dzieci wpychać tylko w ten świat wirtualny, internetowy. Puenta, pan poseł Kazimierz, pan poseł Kazimierz Smoliński ma głos. Pan poseł Kazimierz Smoliński ma głos, pani poseł. Dzieci uczą się przez obserwowanie. Pani poseł, nie wiem, czy pani słyszała. Jeśli rodzice czytają, dzieci też czytają. Pan poseł Kazimierz Smoliński. Pani minister Dziemianowicz-Bąk powiedziała, że koniec z tym wyklejankami i robieniem karmików w domu. No przecież te prace mają ogromny walor. Nie tylko, że dziecko robi to samo, ale także z rodzicami, że jest jakiś czas, że rodzice z dzieckiem to zrobią. Nawet jak pomogą temu dziecku, to nie ma tym nic złego, tak? Bo też jest ten wspólnego dalej spędzania czasu. I teraz niech nagle pani dalej minister mówi, wreszcie będziemy wolni od tego, że nie będzie wyklejanek i robienia karmników. No wielki sukces pedagogiki pod wodzą pani Dziemianowicz-Bąk. No gratuluję. Bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Pani poseł Małgorzata Prokop-Paczkowska, Nowa Lewica. Dziękuję pani poseł. Pan poseł Mariusz Gosek, Suwerenna Polska. Muszę kończyć. Dziękuję bardzo. I pan poseł Kazimierz Smoliński, Prawo i Sprawiedliwość, byli gośćmi politycznego podsumowania tygodnia na antenie Telewizji Republika. Zostańcie państwo z nami. My się widzimy jeszcze o 19:30 wieczorem. Dziękuję bardzo.